Hej, siamano wam wszystkim ludzie, z tej strony Arturo, witam was na swoim kanale i kontynuujemy Chłopaki nie płaczą. Moi drodzy, w poprzednim odcinku udało nam się zdobyć zaufanie wnuka stróża, dzięki czemu przyszedł on z nami i zajął się w końcu pracą, a my możemy zająć się głównym zadaniem. Stróż parkingowy. Zawsze stary i niezdrowy. Nie czujesz, gdy rymujesz. Dzięki temu, że przyprowadziliśmy jego wnuka, możemy bezproblemowo zostawić tutaj samochód. Ale tak, my się tutaj wszędzie chyba rozglądaliśmy, tak? Założę się, że jest w nim całe mnóstwo fajnych rzeczy. Nie potrzebuję całego kosza. Śmietnik. Czy my z tego śmietnika możemy coś jeszcze wyjąć? Nie potrzebuję całego kosza. Ale prawdopodobnie już nic. Silnik od golarki elektrycznej. Cóż, może się przydać. Fred, po co ci silnik od golarki elektrycznej? Zobaczysz. Wszyscy zobaczycie. Okej, czyli jeszcze jakiś element trafił do mojego ekwipunku. No dobra. Ale teraz moje pytanie brzmi, bo co z tego, że zostawiliśmy tutaj samochód, skoro nie mam zielonego pojęcia, gdzie powinniśmy się udać? Idąc na prawo, dojdziemy do skateparku. Więc zobaczmy... Droga na Rakowiecką. Gdzie dojdziemy, idąc na lewo? Ogólnie, moi drodzy, nagrywam dzisiejszy odcinek, będąc mega osłabionym, ale obudziłem się rano, poszedłem do pracy, miałem straszny katar, w dodatku bolała mnie głowa, nie mam zielonego pojęcia, czy jest to jakaś wirusówka, ale strasznie dużo osób u mnie w pracy miało podobne objawy, czy jest to po prostu zwykły katar, jakieś przeziębienie i po dwóch, trzech dniach przejdzie. W każdym bądź razie, nagrywam ten odcinek totalnie, będąc bez sił. Czarne, uschnięte drzewo. Przespałem się przed chwileczką z półtora godzinki, a jak się obudziłem, to nie miałem nawet siły wstać z łóżka. Nie wiem, coś wisi w powietrzu. Nigdy nie wiadomo, co czai się w mroku kanalizacji. Nie ma takiej opcji, abym ich dotykał. To przecież drzwi do więzienia. Czy ja w ogóle mogę tutaj otworzyć jakąś mapkę? Mogę. Aha. Czyli mamy okolice kościoła, mamy skatepark drugi, skatepark pierwszy. Mamy parking. Mamy Rakowiecką, na której aktualnie się znajdujemy. A, no dobra. Czyli chodźmy pod okolice kościoła. Może to tutaj coś znajdziemy. O ja! Alleluja! Czyżbyś przestał we mnie wierzyć, Fred? No gdzie tam? Nic z tych rzeczy. Widzę, żeś dobył kompana z lochu. To mnie cieszy. Dlaczego? Dlaczego? On pyta dlaczego? Ano dlatego, że czeka was zadanie zgoła niebagatelne. Zadanie, które przekraczać zdaje się możliwości ziemskich sił stojących w obronie porządku i religijności. Naszego pana to dręczy, tak. Tak, on dał mi siłę. Zwiedziliście blokowisko, więc pewnie wiecie, co jest plagą tego miejsca. Wszyscy o tym mówią. Musicie, niczym współczesny Dawid, stanąć przeciwko baronom narkotykowym. To oni winni są wszystkiego. To oni sprzedają młodym to, co najgorsze. To oni zasiali nasienie diabła pośród tych ludzi, a nasz pan tego nie pochwala. O nie! Nasz pan tego nie pochwala! E? Bóg zsyła na ziemię swojego posłańca, który każe nam zlikwidować dwóch dealerów? Poza tym każdy od czegoś zaczyna. Fred, czy mam przypomnieć ci perspektywę cierpień wiekuistych? Czy mam przypomnieć ci, co czeka tych, którzy odwrócili się od pana? Nie, nie, już zabieramy się do roboty. A co dokładnie mamy robić? To właśnie owi baronowie. Al-Kadach Serik, czyli właściwie bardzo groźny terrorysta. O, obywatel... I ten
O czym to ja? Aha, jest jeszcze lokalny rekin narkotykowego biznesu, znany w przestępczym ćwierćświatku jako Złe Oko. Oto szatańskie pomioty, zrodzone w pierwotnym grzechu babilońskiej niesądnicy. Powaga? Proszę mi nie przerywać! Wy musicie zlokalizować ich kryjówkę, wytropić niczym lisy i musicie wystawić tych bandytów policjantom. Ja zajmę się resztą i sprawię, że odpowiednie służby będą w odpowiednim czasie w odpowiednim miejscu. Panu niech będą dzięki! To niemożliwe. Jak chcesz tego dokonać, co? Normalnie. Mam taką moc. Dostałem ją od Stwórcy. Alleluja! A czy tobie nie wydaje się to wszystko trochę naciągane? Tylko pamiętajcie, będziecie musieli niepostrzeżenie zniknąć z miejsca, gdzie będą pojmani gangsterzy. Z waszą reputacją nikogo nie przekonacie, że byliście tam przypadkowo. Poza tym, Fred, pamiętaj, że ty oficjalnie nie żyjesz. Pan jeszcze nie zadecydował o twoim zbawieniu. Zaczyna mnie to coraz bardziej niepokoić. Nie musisz tego mówić. Pomyśl, jak ja to wszystko odbieram. Na waszej mapie zaznaczyłem kilka miejsc, które powinniście odwiedzić. Odwiedzić, by nieść tam słowo Pana. Chwalmy Pana! Centrum handlowe, liceum, opuszczony plac na skraju blokowiska. Nie napracowałeś się, przyznaj się. Nie oceniaj dnia przed słońca zachodem. To dzieło mistrza chwali. A co się stanie, jak już się uporamy z tymi od narkotyków? Wtedy zakończy się twoja misja próbna i wyruszycie na północ, do Raciborza Zdroju, gdzie będę na was czekał. Tam przekażę wam wasze właściwe zadanie. Zadanie od Boga! Jasne. Okej, czyli spotkaliśmy się z wysłannikiem Boga. W poprzednim odcinku powiedziałem, że jest to diabeł, ale z drugiej strony gość wygląda jak diabeł i zachowuje się jak diabeł, a nie jak jakiś anioł. W każdym bądź razie, no musimy zniszczyć czy tam wystawić baronów narkotykowych. Dostaliśmy namiary na dwóch, ale no, musielibyśmy najpierw w jakiś sposób do nich dotrzeć. Nie chce mi się iść tak daleko. Ta ławka jest wolna. Dobra, Grucha, mamy tutaj jakiegoś dziadka, który karmi gołębie. Spróbuję z nim pogadać. Bój się, dziadu! Kiepsko ci poszło, Grucha. Dziadek pewnie nie dosłyszy. Jestem absolutnie przekonany, że matka z dzieckiem nie będzie wiedziała, skąd wziąć tu narkotyki. Ja tam nie wiem, ale może spróbuj. Przepraszam panią. A kim pan jest? No bo my robimy z kolegą taki sondaż. Czy słyszała pani coś może o narkotykach na tym osiedlu? Pani wie skąd? Jestem katoliczką. Aha, no, dobrze. Dziękuję pani uprzejmie. Czyli zrobiliśmy tak naprawdę z siebie pośmiewisko. Krzak ozdobny. Nie będę go dotykał. Ma ostre kolce. Z tego śmietnika nic wyjąć się nie da, ale może uda się coś wyjąć z tego. Nie będę grzebać w każdym jednym śmietniku. Mam swój honor. Oj, Fred, gdybyś wiedział, co w takich śmieciach można znaleźć. Ale dobra. Czyli co my tutaj mamy? Centrum handlowe, mamy szkołę i mamy... plac za miastem. Tym razem udamy się do szkoły.
Nie wygląda na typa, z którym można długo dyskutować. Jeśli dyskusja w ogóle jest możliwa. Nie ma przejścia. Ale ja tylko chciałem zobaczyć, jak wygląda szkoła. Proszę się rozejść. Nie ma się czemu przyglądać. I co teraz, drogi Holmesie? Widzisz, Grucha, to jest taka kwestia, której możesz nie pojąć. Bo ja, poza tym, że jestem nieustraszonym gangsterem... Nieustraszonym? A tak się kuliłeś przed facetem z brodą? To inna jakby kwestia, Grucha. Musisz to zrozumieć. Zatem, poza tym, że jestem nieustraszonym gangsterem, opanowałem siłę perswazji, pewnego rodzaju krasomówstwa. Po prostu patrz, Grucha, patrz i ucz się. No, jestem Fred. Co ty wymyślisz? Nic z tą kłódką nie da się zrobić. Jedynie, co mogę zrobić, to wyjąć Giwerę i go nastraszyć. Ale wtedy gościu by zadzwonił na policję i to my byśmy mieli problemy z prawem, a nie, że my musimy złapać bandytów, tak? Ale tak spróbuję. Przecież to bez sensu! Bo widzi pan, to jest tak, że ja szukam kolegi syna, który uczy się w tej szkole. Doprawdy? A jak tenże kolega wygląda? Pogrążasz się, chłopie. No, jak? No, taki wysoki z garbem, ta. Właśnie, wysoki z garbem. No, ale ja pana i tak nie mogę wpuścić, tak po prostu, na teren szkoły. To może się jakoś dogadamy w takim razie. Ale co ja bym mu mógł przekazać, żeby mnie wpuścił? Jedynie co mam, to ten tupecik taki. Powariowaliście? No. Jak już mówiłem, wpuścić to ja pana nie mogę. No tak. Doskonale rozumiem. No to mamy problem. No, ale tak sobie myślę, że tego syna kolegi to możesz pan poszukać w kafejce internetowej. Wiesz pan, gdzie ona jest? Jestem z panem upiornie szczery. Nie mam zielonego pojęcia. To jest tak, że pójdziesz pan tą uliczką w prawo, a potem już prosto. Jak w mordę strzelił, aż do huśtawki. A wtedy to już tamtym, no, treptakiem, jakieś 300 metrów i za skrzyżowaniem jest już kafejka. Aha, dziękuję panu uprzejmie. Widzisz, nie zawsze trzeba się szarpać i wyzywać od pedału. No i świetnie, dostaliśmy prawdopodobnie nową lokację i musimy udać się do kafejki internetowej, która znajduje się dokładnie w tym miejscu. Tylko czy ja znajdę tutaj chłopaka, którego szukam? Tak naprawdę mamy tutaj dwóch chłopaków. Jeden, który nazywa się Nuke i drugi, który nazywa się Nerd. Proszę wybaczyć, ale nie mam teraz czasu rozmawiać. Jestem bardzo zajęty obserwowaniem mojego idola i mentora Nuka. On jest najlepszy w Tonika. W Tonka? Co to jest Tonik? Ogólnie zastanawiam się, czy to, że gościu nazywa się Nuke, to jest jakieś nawiązanie do Duke Nukem. Przepraszam. Nie wiesz, że ja tutaj mógłbym coś zakupić? Ej, przepraszam, ale nie znamy się. Sorry, chłopaki, ale gadam tylko z tymi, którzy grają w Tonika. I są w tym dobrzy. Ale ja... Chcesz się ze mną sprawdzić w Tonika? Myślisz, że masz szansę? Może później. Nie? Tak myślałem.
A teraz przestańcie zawracać mi głowę. Nie gadam z lamerami. Zjazd. Ale zobaczcie na ten wygaszacz ekranu. Jest to easter egg z Matrixa i powiem wam, że na początku lat 2000 to właśnie ten wygaszacz ekranu był dosyć modny. To jedno ze stanowisk komputerowych. No właśnie, szczególnie w kafejkach internetowych. Ej, Nuke! Już mówiłem, nie znamy się i nie gracie w Tońka. Te dwa powody zupełnie mi wystarczają, aby was ignorować. Dobra tam. Gdybym ja jeszcze wiedział, co to jest za gra w Tońka. Ej, Nuke! Już mówiłem, nie znamy się i nie gracie w Tońka. Te dwa powody No dobra. Fajna konsola. I taka urocza nazwa. No dobra, to sprawdźmy się w Tońka. No to dajesz. Gra zakończona. Chyba będę musiał jeszcze popracować nad moim stylem. Czyli wychodzi na to, że w Tońka nie jesteśmy w stanie wygrać. Raczej ich nie wyważymy. Raczej ich nie wyważymy. Nie da się wejść do środka. Ej, Nuke, spróbujmy porozmawiać jak dorośli. Posłuchaj, kolego. Jak któryś z was będzie w stanie dorównać mi w Tońku Jastrzębiu 3000, to pogadamy. Obiecuję, że wtedy odpowiem na wasze wszystkie pytania. No dobra, skoro ja nie mogłem zagrać, to dlaczego by nie mógł zagrać Grucha? Może on jest lepszy w takie gierki? To jedno ze stanowisk komputerowych. Ty, jak w końcu było w pudle? Niefajnie. Dziwisz się? Miało być niefajnie. Zajebisty kolega z ciebie, Fred. Współczuć potrafisz i w ogóle. Stary, zastrzeliłeś mnie. Należało ci się. To była zbrodnia w afekcie. Inna historia zupełnie. Dobra, już nie drążmy tego tematu. Uwielbiam obserwować mojego idola i mentora Nuka. On jest najlepszy w Tońka. Ach, jestem taki podekscytowany, że aż mi niedobrze. Czyli ten gościu też mi nie pomoże. No co ty? Tam ktoś jest. Cześć. Co słychać? Nuda, panie i pryszczaci młodzieńcy. Kto to jest? To jest jakaś kasjerka. Nie jesteś zbyt rozmowna, co? Posiedziałbyś tu tyle, co ja, to też byś chłopie osowiał. No dobra. Wybierzmy zatem naszą mapkę. Skoro w szkole niczego nie możemy zdziałać, ani w kafejce internetowej, udajmy się może pod centrum handlowe. Mamy jeszcze sklep płytowy. Też nowa lokacja, której wcześniej nie było. Dzieciaki z lokalnego liceum tłoczą się przy Tońku Jastrzębiu 3000. A, to jest ta gierka nowa. Cześć, dzieciaki. Ej, widziałeś? Jo, nadchodzi pizza. To pewnie ten zboczenie. Na mnie nie patrz. Nie pokazalibyście, jak się w to gra? Ej, człowieku, przecież ty jesteś geriatryk. Masz skrzywioną psychę, czy jak? Do trumny się ładuj, a nie do grania, dziadku. Pewnie chodzi o te kocie ruchy. Cześć, dzieciaki.
Ej, widziałeś? Jo, nadchodzi pizza. To... No dobra, czyli dzieciaki nie pomogą mi nauczyć się, jak się w to gra. Ale tak, chyba to jest jakieś nawiązanie do Duke Nukem. Fajny odkurzacz. Nie potrzebujemy tego odkurzacza. Mamy za to pana Waldemara. Mam tutaj wszystko. Od przykładowego RTV do przykładowego AGD. Coś mogę podać? Hmm? Nie, dziękuję. Tak, tylko patrzę. Czy szanowny na coś się może zdecydował? Pan mi powie, po ile jest ta golarka? A, niestety, nie jest ona na sprzedaż. Jest zepsuta, niekompletna w zasadzie. Nie ma jakiegoś sposobu, żeby mi pan po prostu dał tę golarkę. Ten fragment niedziałającej golarki. Och, szczerze wątpię, proszę pana. Nie mógłbym dać panu przecież niedziałającej golarki. Dać, sprzedać, co za różnica? Chodzi o prestiż mojego sklepu. Nie chce mi się gadać. Ej, no gościu. Czy szanowny pan coś sobie poza golarką, że tak powiem, wynalazł? No nie, ale chciałbym tą golarkę. Jestem gangsterem, a nie złodziejem. Ale widzę, że zdobyć jej w tym momencie się nie da. Yo, nietoperzowaty nawija jak elektryczny jaki. Nikt mnie nawijki ty palole. Cześć młodzieży, co tam u was? Może znajdzie się miejsce przy... manetkach? Nie, no raczej nie ma bata, panie starszy. To nie dla melepetu. Obstawiam, że też w jakiś sposób musimy zdobyć zaufanie licealistów i wtedy dopiero pomogą mi się nauczyć grać w tą grę. Konsola okupowana jest przez tłum dzieci. Proszę, proszę, manekin jak z obrazka. Ja będę w ogóle w stanie wejść do tego sklepu? A, mamy jakąś pani, pani Jola. Panowie, nie moglibyście zrobić czegoś z tą zgrają przed moim sklepem? No szyldu normalnie nie widać, że promocja i że ceny zniżkowe. A z facetem ze sklepu z elektroniką pani rozmawiała? Bo to chyba jego sprawa. Ale to faszysta. Jak to? No tak to. Faszysta jak malowany. Mówi, że dzieci to też ludzie i muszą się rozerwać. A ja mówię, że to faszysta, bo przez niego nie widać szyldu, że promocja. Ola Boga, ja zbankrutuję. Ty, to jakaś wariatka. Ale coś może uda się zarobić na jej specyficznym podejściu do życia. Mówię ci, grucha. Żyjemy w wariackim kraju i wariackich czasach. Tutaj co drugi typ to debil. Życie w tym rejonie Europy rodzi, grucha, patologię. I w tym tkwi właśnie problem. Tu zawsze musisz się z kimś dogadać. Tu zawsze musisz sobie coś załatwić. Dobra, jak rany, ile można marudzić, no? Odpuśćmy sobie, co, Fred? Ale takie dresiwa to by mi się przydały. Bym wyglądał przynajmniej jak z blog ekipy. Panowie, zróbcie coś z tymi dzieciakami. Obiecuję, że jakoś się dogadamy. A co będziemy mieli w zamian? Akurat mam na zapleczu coś w sam raz, czego potrzebujecie i proponuję następujący układ, że to, co mam, a czego wy potrzebujecie, dam wam, jak tylko znikną stąd te dzieciaki. Stoi? Stoi. Coś wymyślimy. A co w takim razie pani ma? No i jak? Kiedy zaczniecie działać? Cześć, dzieciaki! Ej, widziałeś? Jo! Nie! Za habety ich wziąć się nie da. Czy szanowny pan coś sobie poza golarką, że tak powiem, wynalazł? Co ja w ogóle mam w ekwipunku? Tak naprawdę nie mam nic.
co bym mógł za tą golarkę przekazać. To dział spożywczy. Czyli pozostaje mi tak, albo plac za miastem, albo sklep płytowy. Wow. Perła. Życie nie jest laurką. Nie jest? Toro miał rację. Trzeba spróbować życia w zgodzie z naturą, aby zrozumieć istotę egzystencji. A dlaczego tyle palisz, mogę wiedzieć? Czyż nie jest to zaprzeczenie całej idei życia zgodnego z naturą? Nie rozumiesz? Istotą człowieczeństwa jest paradoks, zaprzeczenie samemu sobie, zaprzeczenie swoim przekonaniom. Dlatego też, chociaż chciałabym żyć w zgodzie z naturą, palę szlugi i dlatego na przykład wegetarianie też często czują zew krwi, rozumiesz? Nie bardzo, jak dla mnie to są kocopały. Ogólnie to ta laska wygląda jak sok z żuka. Co tam słychać dobrego? Kiedyś było lepiej, mówię ci, przed ekspansją hegemonii totalitarnego kapitalizmu. W sensie za komuny? Nie głupcze, wtedy zanim ruszyła maszyna globalnego terroru i gromadzenia becelu. Już samo państwo jako takie to chora idea, nastawiona przede wszystkim na wyzysk najniższych warstw. Od najdawniejszych czasów ludzie kombinują, jak zdobyć hajs i wpływy. A liczą się inicjatywy człowieku, takie małe komuny jak nasza. My, waldeniści, możemy istnieć bez nieustającej faszystowskiej presji, jaką wywierają na nas międzynarodowe multikorporacje, fundusze inwestycyjne i wiewiórki. Ojej, czy powiedziałam to na głos? No powiedzmy, że ja za wiele nie zrozumiałem. Ej, no i jest dzisiaj tak ładnie i nie muszę patrzeć, jak farba łuszczy się ze ściany. Człowieku, przepraszam, ale muszę pobyć teraz w moim własnym, prywatnym świecie, okej? Spoko, spoko, nie będziemy ci przeszkadzać. Ta koparka jest zdecydowanie za daleko. Ale po co mi koparka? Ogólnie to jest jeden wielki plac budowy. Ej, no i jest dzisiaj tak... Dobra, tutaj widzę, że mamy jakiś latawiec. To zdecydowanie za wysoko. Gdybym miał kamień, to może. Ty, Fred, naprawdę wariat jesteś. Fajnie tak sobie popuszczać latawce. Dobra, jest jakiś gościu. Fajny latawiec. Dzięki, człowieku. Sam go normalnie zrobiłem. Ty, a może byś puścił ten latawiec wyżej? Co ty na to? To się niestety nie uda, bo to nie jest taka znowu prosta akcja. Potrzebuję dłuższy sznurek, bo teraz to ten latawiec wyżej nie poleci. A skąd zdobyć dłuższy sznurek? Ej, może cię jednak namówię na puszczenie tego latawca wyżej, co? Przecież mówiłem, że będzie mi do tego potrzebny dłuższy sznurek, człowieku ziom. Człowieku ziom, czyli takowy będziemy musieli zdobyć. Ale wtedy ten latawiec poleci na linię wysokiego napięcia. No i dobrze to się nie skończy. Dobra, plan jest taki, żebyśmy udali się jeszcze pod sklep z płytami. I może tutaj znajdę jakieś przydatne elementy, które będę mógł wykorzystać gdzie indziej. Jan Winyl. Dzień dobry. Nazywam się Jan Winyl i witam w moim skromnym sklepie. Dobry. Dobry. W czym mogę pomóc, panowie? Wie pan, w zasadzie to nie chcę nic kupić. Bardziej chciałem przesłuchać, co pan tu ma. A, rozumiem, rozumiem. Pańskie zainteresowania muzyczne są na tyle rozległe, że nie wie pan, na co się zdecydować. Dobrze, rozumiem? No tak, coś w tym stylu, powiedzmy.
A co szczególnie? Jaki, że tak powiem, klimat zwłaszcza pana interesuje? No, chodzi mi o to, czego teraz młodzież słucha. A, tak, hip-hop. Właśnie tak, hip-hop. To mi przypomina pewną anegdotę. Hip-hop, tak? To jak, panie Winyl? Można przesłuchać te pańskie płyty? Tak, tak, oczywiście. I nie ma problemu przynajmniejszego. Wie pan, hip-hop przynajmniej z samego początku funkcjonował trochę na zasadzie jakiejś nowej kategorii wrażliwości muzycznej. Nowa forma. Młodzi artyści, którzy przecież nie byli emocjonalnie przygotowani na tak spektakularny sukces. A przygotowanie merytoryczne? Ba! Czymże jest dla nich staccato? Albo czy odróżnić są w stanie klawesyn od klawikordu? Wątpię, panie, wątpię, no. No ale z drugiej strony przecież William Coxon, wie pan, gitarzysta rytmiczny z Fungus Day, no też nie miał za sobą szkoły muzycznej, tylko lokalną politechnikę, na której uczył się mechaniki kwantowo-tachionowej, robotyki z elementami nekromancji. No. No tak, to wspaniale, panie Winyl. Nie powiedziałbym, wie pan, nie powiedziałbym. O polski hip-hop nie przejął tak przecież do końca standardów zza oceanu. Bardziej możemy mówić o ekspansji gangsta rapu, który mówi przecież o tym, że nie jest tak znowu różowo. Dlaczego? Bo opowiada o tym, co go otacza. Tak właśnie, proszę pana. Taki, jaki jest świat, taki jest rap. No, czyli, że znany jest, proszę pana. A czyli o życiu młodego człowieka. Bez pieniędzy. Co gorsza jednak, no, w znacznej mierze bez perspektyw. Szare bloki, no, ci sami ludzie, no, codzienne problemy. No proszę zauważyć, jak rzadko pojawia się tutaj urzeczywistnienie mitu bogactwa. Ale proszę mi powiedzieć, proszę mi, gdzie ta nowa wrażliwość? Czy wyraża się tym, że można się kolegować z szampanem? No, czy mam mówić dalej? Bodajże i zdech. Słucham? Ten dywan jak mech. Nie da się ukryć, nie da się ukryć. Też w latach 2000 tworzyłem hip-hop. Mam na swoim koncie kilka numerów, kilka koncertów. Panie Winyl, naprawdę bardzo chciałbym przesłuchać te płyty. Tak, 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 już podaję odtwarzacz. Z tym, że nie wiem, czy pan wie, ale według mnie to hip-hop, zwłaszcza polski, skomercjalizował się o wiele za szybko. Zanim jeszcze zdążył, powiedzmy, okrzepnąć. No, młodzi ludzie wyrośli z jakichś tam składów, formacji, rozpoczynają teraz solowe kariery. No, ale czy widać różnicę między ich pracami solowymi, a tym, co robili razem z kolegami? To w zasadzie wciąż to samo. Brakuje trochę dystansu. Z drugiej strony, doskonale rozumiem, że się chłopaki śpieszą. No, nie wiadomo, dla kogo jeszcze miejsca starczy na tym... Już nie wiem, jakiego słowa użyć. No, panteonie. A co do tego odsłuchania? Musi pan zwrócić szczególną uwagę na wymowę polskich twórców. Ja nie twierdzę, że to wszyscy tak mają, ale wielu artystom udało się opanować sztukę mówienia z gorącym ziemniakiem w ustach. No, nie wiem, czy pan nie rozumie, o czym mówię, ale chodzi mi o te całe... Hello, Zisiak, ja się potrafię, Zisi, Habudypedy, pozdrawiam moich ludzi, hello! Rważysz, maćno rany boskie, jak można tak p***ć od rzeczy. No ja raczej takich słów w swoich piosenkach nie używałem. Czekaj, teraz ja spróbuję. Panie Winyl, nalegamy. Czy można wreszcie zacząć przesłuchiwać te cholerne płyty? Nie ma się co tak od razu denerwować. Ludzie kochani, no dobrze, oczywiście. Tak, trzeba było powiedzieć tak od razu. No wie pan, ja bardzo lubię mówić.
świecie, o muzyce, o sztuce, w ogóle, zwłaszcza, często, bardzo. Tak, a czy zwrócił pan uwagę na kasety w przecenie? Może znajdzie pan tam coś dla siebie, no proszę spróbować, jak będzie pan miał na to ochotę. No, mamy bardzo szeroki asortyment, szereg składanek metalowych, chillouty takie w sam raz na zrzut, dużo bardzo tłustych bitów, a do tego całe mnóstwo klasyki, no i byłbym zapomniał o wspaniałej kolekcji muzyki barokowej. To prawdziwa perła. No, 17 płyt kompaktowych lub 19 kaset po cenie, która wprawdzie może zdawać się nieco wygórowana, lecz zapewniam, że... Tak, oczywiście, ale później. Później! Na razie chcę przesłuchać to, co pan ma z polskiego hip-hopu. KPW? Proszę, oto odtwarzacz. W środku jest składanka. Będzie miał pan odpowiedni przekrój przez style, wibracje. Tak, ale ja już może przestanę gadać. To jak? Słuchasz tego hip-hopu czy nie? Nie no, co ty. Ja tam mam dość hip-hopu polskiego, jak na jedno życie. Dobra, mam już dosyć. O, czyli nauczyliśmy się hip-hopu, tak? Dobra, wyjdźmy stąd, bo ten sprzedawca działa mi na nerwy, aczkolwiek lubię takich ludzi z pasją, którzy opowiadają o swojej pracy. Ale, i dotarliśmy automatycznie w to miejsce. No dobra, skoro znamy nowe słowa, może w ten sposób uda się pozbyć licealistów. Elo, czarnuchy, co jest? Pogrzejemy nieco w Tońka na rekordy, to od razu wyjdzie, kto jest mister. Dobra, to dajesz, ziom boj. Spoks, ziom. Teraz pokaż mi normalnie, jak to się zawodnikiem kieruje, bo grałem w to na innym sprzęcie i niespecjalnie czaję sterowanie. Wiesz, o co chodzi? Słowo. No dobra, to jest tak, że trapezem robisz obroty o 180. Rąbem slajdujesz i w ogóle się ślizgasz. Lolo, wiesz, o co chodzi. Prostokąt zaś i gwiazdka. Nie zapominaj o gwiazdce, bo ona jest tutaj tak ukryta na tym padzie. No więc, prostokąt i gwiazdka to jest mniej więcej to samo, co fioletowy i różowy w Clintendo. Zresztą poczekaj, pokażę ci, jak to się robi. Ziomek, urodzony jesteś pro! Wystarczyło nauczyć cię klawiszy i wszystko poszło tak, że teraz ci nikt nie podskoczy, Lion. Respekt, yo! Ej, grucha. Tam mają suszone przetwory. Chodź, sprawdzimy. Pewa, Lolo. Tak mnie ta gra zmuciła, że od razu dostałem gastro. Grucha, ja ciebie proszę. Ty mów normalnie. No i spoko, nauczyliśmy się grać w Tońka, ale grucha, zawiesz sznurwadło, bo się wypier... Fred, ty głupku, to nie przetwory, tylko sztuczne potwory. Pluszowe misie w sensie. Po co mi pluszowy miś? Nie idziemy teraz na zakupy, nie mamy czasu na takie rzeczy. Dobra, plan jest taki. Chodźmy ponownie do kafejki internetowej. Skoro nauczyliśmy się grać w Tonka, to jest dobry moment, żeby wygrać z tym Duke'em Nukem. Przepraszam. Nie wiesz, że ja tutaj mógłbym coś zakupić? Ej, przepraszam, ale nie znamy się. Sorry, chłopaki, ale gadam tylko z tymi, którzy grają w Tońka. I są w tym dobrzy. Ale ja... Chcesz się ze mną sprawdzić w Tońka? Myślisz, że masz szansę? Może później. Nie? Tak myślałem.
A teraz przestańcie zawracać mi głowę. Nie gadam z lamerami. Zjazd. Ja raczej szansy w Tońka nie mam, ale Grucha jak najbardziej. Dobra, chłopaku, zaraz cię rozwalę w drobny mak. Tak? No to chodź tu. Fred, może lepiej ja się tym zajmę. Okej, bierz go. Gra zakończona. Wygrał Grucha. Bardzo dobry, chłopie. No i tak ma być, człowieku. Dobra. Wygraliście. Nieźle, nieźle. Się wie. No dobrze. Co mogę dla was zrobić? Chcemy kupić jakiś towar, a nie wiemy, do kogo należy się zwrócić. No dobra. Dam wam teraz kartkę z numerem do DJ-a, ale uważajcie, bo nie będę powtarzać. Musicie mu powiedzieć, że macie ten numer ode mnie. Od Newka. I musicie się z nim ustawić na boisku szkolnym. Ej, wiecie, gdzie to jest? Widzę, że nie. No dobra, to jest taka akcja, że przez bramę nie dostaniecie się do liceum. Ochroniarz was nie przepuści, ale tam w okolicy znajdziecie też tajne przejście, w sensie, że dziura w płocie. Więc będziecie musieli pójść tamtędy. Dzięki za pomoc, Niuk. Dobrej zabawy. Czyli dostaliśmy numer do dealera narkotyków. Moi drodzy, w tym miejscu kończymy ten odcineczek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się i do usłyszenia. Hej!